w rejonach Tłuszcza, w okolicach miasta w roku 1944. Mieliśmy niedawno przyjemność już takie spotkanie zorganizować przy parafii niedaleko stąd. W Jasienicy. I jakby pokłosiem tamtego spotkania jest tutaj to drugie spotkanie, w sumie poświęcone temu samemu zagadnieniu, czyli walką w rejonie Tłuszcza latem 1944 roku. Jak ktoś był na tamtym spotkaniu, no to częściowo będzie ono wtórne, a mam nadzieję, że częściowo nie. Może ja poproszę najpierw właśnie... Zwykłe przeparcie do bólu, tak? Tak, tak, to po polsku, dokładnie tak. Proszę Państwa, ja zajmuję się zawodowo między innymi właśnie historią wojskowości, a w szczególności frontem, wydarzeniami wojennymi na terenie Polski w latach 44-45, ze szczególnym uwzględnieniem roku 44 i obszaru środkowej Polski, rozumianej w kategoriach środkowej linii Wisły, czy też ujścia Narwi i Bugu. Te tematy mnie interesują od dawna. Swego czasu poświęciłem im pewne opracowania, zarówno książkowe, jak i publicystyczne. I jeden z takich epizodów, czy obszarów moich zainteresowań były walki latem 1944 roku na południe od rzeki Bug, w rejonach Tłuszcz, Wołomin, Radzymin. To jest obszar, gdzie te działania bojowe były prowadzone bardzo intensywnie, zwłaszcza w sierpniu 1944 roku. I jednym z takich ciekawszych epizodów, ciekawszych w sensie publicystycznym, bo z punktu widzenia pracy może historyka, wszystkie te działania wojenne są na równi ciekawe. Natomiast z punktu widzenia takiego publicystycznego, jednym z takich ciekawszych epizodów, który również znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze zachodniej, niemieckiej czy angielskiej, to są wydarzenia związane z walkami niemieckich dywizji pancernych SS, dywizji Viking, dywizji Totenkopf i między innymi ciężkich strat dywizji SS Viking właśnie w okolicach Tłuszcza 18 sierpnia 1944 roku. Może tak tytułem wstępu, teren Tłuszcza, jak wiadomo, znajdował się pod okupacją niemiecką w latach 39-44, latem 1944 roku, kiedy w wyniku najpierw operacji Bagration na Białorusi w czerwcu 1944 roku, a potem w wyniku ataku drugiego z rejonu Kowla, ukraińskiego uderzenia z 18 lipca, front zaczął przybliżać się na te tereny. 20 lipca Armia Czerwona sforsowała rzekę Bug i w tym momencie jakby na południe od Brześcia i w tym momencie te obszary dzisiejszej wschodniej Polski znalazły się w bezpośredniej strefie działań wojennych. Miasto Tłuszcz odgrywało o tyle istotną może rolę dla obu stron, a zwłaszcza dla strony niemieckiej, która się broniła i dla której wszystkie te tereny były jakby operacyjne i przynależne, czyli w polskich miastach znajdowały się niemieckie magazyny. System kolejowy, drogowy służył przede wszystkim armii niemieckiej, która korzystała z tych obszarów, cofając się na zachód. Tłuszcz był może o tyle istotny, że znajdował się na linii ważnej, dosyć ważnej magistrali kolejowej. Natomiast pod względem czy to magazynów, czy przemysłu byłoby jednak dosyć skromne miasteczko i nie odgrywało tak dużej roli. Armia Czerwona zaczęła zbliżać się w rejon Tłuszcza pod koniec lipca 1944 roku. W owym czasie Niemcy nie mieli tu właściwie żadnych większych sił. I pod koniec lipca nawet polskie oddziały partyzanckie mogły w miarę swobodnie operować w rejonie tej miejscowości. To dosyć trwało jednak krótko, kiedy 30 lipca Armia Czerwona opanowała Radzymin, Wołomin, kiedy znalazła się już bezpośrednio w okolicach Warszawy. Armia niemiecka rozpoczęła działania zmierzające do powstrzymania tego ruchu coraz bardziej w kierunku północnym. No i między innymi stopniowo zaczęła obsadzać Tłuszcz, który na przykład pod koniec lipca miał bardzo szczątkowo, a właściwie nie miał żadnej obsady niemieckiej. Niemcy kontrolowali na przykład czasami miasteczko w ten sposób, że przysłali pociąg pancerny, który podjeżdżał na stację, wyładowywał desant niemieckich żołnierzy. Oni jakby rozchodzili się po miasteczku, sprawdzając, jaka jest sytuacja. Potem wracali z powrotem do tego pociągu, objeżdżali kolejne miejscowości. Po prostu Niemcy nie mieli tylu żołnierzy, żeby to wszystko obsadzić. Na początku sierpnia sytuacja się zmieniła. Między innymi w rejon Tłuszcza podeszły wojska niemieckie, bardziej doborowe, 4. Korpusu Pancernego SS. I SS-mani między innymi obsadzili Tłuszcz. Ta sytuacja, którą tutaj przedstawiłem Państwu na mapie,
którą pierwotnie przygotowałem w ramach mojej publikacji o walkach w Tynojonie, która ukazała się w roku 2012 w dwumiesięczniku Poligon. Byłem wówczas redaktorem naczelnym tego czasopisma. Ona pokazuje sytuację z 18 sierpnia. Znaczy tłuszcz przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia był na tyłach wojsk niemieckich, był na tyłach 4. Korpusu Pancernego SS. Linia frontu do 10 sierpnia biegła nawet bardziej na południe niż ta mapa pokazuje. 10 sierpnia Armia Czerwona rozpoczęła bezpośrednio natarcie, którego zadaniem wojska 47. i 70. Armii 1. Frontu Białoruskiego Marszałka Rokossowskiego podjęły działania wymierzone w wojska niemieckie 2. i 9. Armii, których celem było ich wyrzucenie za rzekę Bug, odepchnięcie ich w kierunku Warszawy. Ta ofensywa rozpoczęła się 10 sierpnia i do 14 sierpnia przekroczyła tutaj ten system drogowy. Mniej więcej linia frontu 14 sierpnia ukształtowała się tak, jak tutaj w tym momencie widzimy, czyli na południe od Tłuszcza, na południe od Jasienicy. I tutaj zamarła na 4 dni. To wynikało z faktu, że Armia Czerwona troszeczkę atakowała taką metodą skoku, jak skacze żaba. To znaczy, trzeba było przygotować ciężką artylerię, trzeba było podciągnąć amunicję dla ciężkiej artylerii. To wymagało trochę czasu, w związku z czym następowało potężne punktowe uderzenie Armii Czerwonej. Niemcy byli odpychani kilkanaście kilometrów na północ. Armia Czerwona ich ścigała. W momencie, kiedy Niemcy obsadzali nową pozycję obronną, Rosjanie również się wtedy zatrzymywali i znowu podciągali ciężką artylerię, podciągali zapasy, wyprowadzali kolejne uderzenie. To przepychanie w tym obszarze tak naprawdę trwało wiele dni. I bezpośrednie uderzenie na Tłuszcz, kolejna faza ataku, czyli mamy najpierw 10 sierpnia pierwszy atak, bardzo silny radziecki, a drugi to jest 18 sierpnia. To jest bezpośrednie uderzenie, które skala tego uderzenia jest tutaj pokazana na mapie w postaci tych czerwonych strzałek, czyli to są kierunki uderzeń Armii Czerwonej. Tutaj mamy, walczyła tutaj z jednej strony 70. Armia Armii Czerwonej, z drugiej strony właśnie dywizja SS Viking z 4. Korpusu Pancernego SS. Rosjanie mieli tutaj dwa korpusy strzeleckie, 114. Korpus Strzelecki, 96. Korpus Strzelecki, wsparte 8. Korpusem Pancernym Gwardii. Przeciwko nim walczyła dywizja Viking, ona miała dwa takie zasadnicze bataliony, czyli dwa zasadnicze pułki, 5. i 6. pułk, czyli pułki Westland i pułk Germania. One broniły się w przypadku Germanii na południe, od Tłuszcza i Jasienicy, w przypadku Westlanda tutaj bardziej na Krzęsne. I generalnie rzecz biorąc, uderzenie 114. Korpusu Piechoty, spartego przeszczołki, już pierwszego dnia ataku, czyli 18 sierpnia, doprowadziło do tego, że oba bataliony pułku Germania nie wytrzymały tego naporu wojsk radzieckich i zaczęły się wycofywać na północ od Tłuszcza. Niemcy bezpośrednio w samym mieście nie zorganizowali trwałej obrony. Mieli swoje pozycje obronne na południu, tutaj między 14 a 18 sierpnia się bronili, a w momencie tego uderzenia 18 sierpnia praktycznie wycofali się poza linię kolejową i zaczęli odchodzić za rzekę Cienką jako kolejną również ich osłony, czyli nie mieli wystarczająco dużo sił, aby bronić i walczyć bezpośrednio o miasteczko. Niektóre większe miasteczka czy też miasta dłużej bronili, na przykład dotyczyło to Wołomina, który był broniony przez Niemców aż do 6 września, również w obronie okrężnej. Natomiast jeśli chodzi o Tłuszcz, to tutaj nie podjęto próby obrony tej miejscowości, tym bardziej, że ona byłaby dosyć trudna. To wynikało z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z jednej strony przeciwnik miał bardzo dużą przewagę, ale też z drugiej strony paradoksalnie, kiedy miasto jest na południe, znaczy jeżeli za miastem mamy taką rzekę jak Cienka i z systemem Bagien, to bardzo łatwo by ci Niemcy w Tłuszczu mogli zostać odcięci od dostaw zaopatrzenia, jeżeli te dosyć nieliczne drogi i mosty zostałyby obłożone przez artylerię, zostałyby wysadzone, to sytuacja obrońców takiej miejscowości, gdzie ma się za plecami tego typu rzeka, jest niebezpieczna, żeby wiedzieć, kiedy w miarę szybko odejść na kolejną pozycję przesłaniania. Niemcy mieli świadomość, że tak naprawdę na dłuższym wymiarze czasu jedną dywizją nie są w stanie bronić tak długiego odcinka. Oni bronili się tak długo, jak długo Armia Czerwona właśnie zbierała siły do potężnych uderzeń. W momencie, kiedy ona je wyprowadzała, Niemcy ze względu na znacznie mniejsze ilości sił, a przede wszystkim dostęp amunicji, musieli stopniowo odchodzić na kolejne pozycje, więc oni właściwie tylko opóźniali termin oddawania kolejnych obszarów. Natomiast nie była tutaj próba zbudowania jakiejś trwałej obrony, bo mieli świadomość, że
no, na takich podejściach to tego nie zrobią. Mogli to próbować na linii Wisły, mogli to próbować na linii Bugu, ale nie w takiej sytuacji. W każdym razie to uderzenie z 18 sierpnia było bardzo mocne i nie tyle co może zaskoczyło stronę niemiecką, ale sprawiło, że Niemcy mieli olbrzymi problem ze spokojnym wycofaniem się na drugą stronę rzeki. Między innymi znajdował się tutaj drugi batalion pułku pancernego dywizji Viking i drugi batalion 5. pułku pancernego SS, wyposażony w czołgi Pantera, który tego dnia poniósł bardzo duże straty. To znaczy tutaj w rejonie Jasienicy był przede wszystkim rozlokowany. To uderzenie radzieckie odcięło czołgi od piechoty. Niemiecka piechota szybciej wycofała się na północ niż czołgiści. Te czołgi pozostały tutaj same i miały dodatkowy problem, bo jak Państwo wiedzą, tutaj linia magistrala kolejowa i również te nasypy kolejowe, które tutaj są w okolicach Tłuszcza, one bardzo kanalizują ruch czołgów. Tak naprawdę czołgi miały duży problem, musiały przejeżdżać tylko w miejscach, gdzie tak naprawdę było to możliwe, czyli jedynie w kilku miejscach. W związku z czym Niemcy w dużej mierze zostali tutaj odcięci, stracili dosyć dużo czołgów, zarówno tutaj, jak i potem wycofując się w kierunku rzeki Cienkiej. To była jedna z najbardziej charakterystycznych porażek, jeśli chodzi o dywizję Viking. Dywizja Viking, jeśli chodzi o tę jednostkę niemiecką, wielu jej żołnierzy pozostawiło po sobie wspomnienia i wydarzenia z 18 sierpnia. W wielu książkach poświęconych dywizji Viking są dosyć szeroko omawiane, szeroko opisane, bo jednak ta porażka zrobiła na nich wtedy bardzo duże wrażenie, dość powiedzieć, że oni tego jednego dnia stracili więcej tych czołgów niż przez cały lipiec w czasie walk. Więc to była dla nich bardzo duża porażka. Tłuszcz został 18 sierpnia zdobyty przez Armię Czerwoną praktycznie bez walki. I co warto też podkreślić, Niemcom nie udało się zbudować następnie trwałej linii obrony na rzece Cienkiej, ponieważ dzień później, 19 sierpnia, tak jak ta mapa pokazuje, to jest już 19 sierpnia, Armia Czerwona sforsowała tą przeszkodę. Ona się może wydawać dzisiaj dosyć niewielka i ktoś powie, że co to za przeszkoda, taka mała rzeczka, ale razem z dopływami, razem z zabagnieniem, to jest dosyć kłopotliwa przeszkoda dla armii. Jeżeli można ją skutecznie wykorzystać, zwłaszcza na tym obszarze, można ją dosyć skutecznie było wykorzystać jako trwały punkt opory. Tu jest dopływ. Rzeka jest jeszcze trochę na południe. Tak, od Tłuszcza, natomiast tutaj jest też zabagnienie. Tak, to zabagnienie było wtedy bardzo... Zresztą mapa z roku 36, ona oddaje zabudowę, układ, powiedzmy, lasów, układ miejscowości właśnie z okresu II wojny światowej. 19 sierpnia Armia Czerwona posuwała się dalej do przodu. Niemcy próbowali utrzymać front, ale im się to nie udało. Ta mapa pokazuje, że 19 sierpnia jakby ta obrona niemieckiej dywizji została w ten sposób wypchnięta, że Niemcy zostali odepchnięci w ogóle na zachód, a na tym kierunku Armia Czerwona uzyskała wolną drogę w kierunku na rzekę Bug i w kierunku Wyszkowa w wymiarze operacyjnym. 19 sierpnia jeszcze jest taka ciekawostka, Niemcy podjęli próbę kontrataku, czyli ustabilizowania tej sytuacji. Próba w dużej mierze nieudana. Tutaj pod miejscowością Tłuszcze znowu doszło do dosyć ciężkich walk pancernych. Tutaj z kolei Niemcy mieli stracić również trzy słabe czołgi typu Tygrys. To też się dosyć rzadko zdarzało, dlatego że mając ich mało, Niemcy bardzo się pilnowali, żeby tych czołgów tracić jak najmniej, również w tym sensie, że jeżeli jakiś został uszkodzony, to bardzo, bardzo były starania zawsze podejmowane przez nich, aby takie pojazdy odholowywać z pola walki. I jedynie kiedy naprawdę już sytuacja tego uniemożliwiała, to decydowali się na pozostawienie swoich czołgów w rękach przeciwnika. I właśnie 19 i 18 wcześniej tu, a 19 sierpnia tutaj wojska niemieckie w gruncie rzeczy poniosły jedną z swoich bardziej takich prestiżowych czy spektakularnych porażek, jeśli chodzi o czołgi, latem 1944 roku na terenie Polski. Armia Czerwona odniosła tutaj dosyć spory sukces. To potem znalazło odzwierciedlenie w licznych raportach, meldunkach, badaniach różnych komisji Armii Czerwonej, ponieważ w tym obszarze Niemcy zostawili aż 20 wraków czołgów typu Pantera i kilka czołgów typu Tygrys, co wbrew pozorom było dosyć dobrym wynikiem. To, żeby Niemcy ponieśli takie straty, to musieli się znajdować w złej sytuacji taktycznej, nie mogli ewakuować swoich pojazdów. Właśnie do takiej sytuacji doszło tutaj, w rejonach Tłuszczu,
ze względu na ukształtowanie geograficzne tego obszaru. Więc w wymiarze operacyjnym walki o tłuszcz może nie jawią się jako jakoś specjalnie długotrwałe czy ciężkie, bo mówimy w gruncie rzeczy tylko o dwóch zasadniczych dniach walki, czyli to o 18 i o 19 sierpnia 1944 roku, ale pod względem wojskowym jest to, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć o walce, ale pod względem sztuki operacyjnej jest to bardzo ciekawy przykład działań bojowych, bardzo ciekawy z punktu widzenia wpływu geografii na prowadzenie walki. Dosyć istotny również z punktu widzenia jakby miłośników historii wojskowości zajmujących się II wojną światową, bo ta bitwa znalazła odzwierciedlenie, tak jak już powiedziałem, w licznych artykułach czy wspomnieniach. Co ciekawe, jak to często bywa na Zachodzie, autorzy zachodniej, nie Niemcy, ale Anglosascy zwłaszcza, którzy niespecjalnie przywiązują dużą wagę do geografii Europy Wschodniej czy Europy Środkowej, to dla nich generalnie walka pod tłuszczem to była walka nad Bugiem. To było mniej więcej jedno i to samo, więc im się pewne takie narracje zlewały w jedno i wszystkie te boje im się mniej więcej w ten sposób łączyły. W latach 90., kiedy w Polsce pojawiła się pierwsza generacja literatury temu poświęconej, były tłumaczenia bezpośrednio zaczerpnięte z Zachodu, no, wiele osób się zastanawiało, o co w ogóle chodzi. Bo gdzie my mamy rzekę Bugę, gdzie mamy tłuszcz? No, tłuszcz jeszcze na rzeku Bug nie leży, ale może jak się kiedyś rozbuduje w kierunku północnym, ale nie życzę tego mieszkańcom tłuszcza, żeby mieli takie wielkie miasto. W każdym razie jest to ciekawy epizod z II wojny światowej. Również pod tym względem, że uważane często za doborowe jednostki Waffen-SS poniosły tutaj dosyć prestiżową porażkę. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, wydaje mi się, zanim przejdziemy, może zawsze tego typu spotkania mają swoją wartość przez dyskusję, poprzez pytania z sali. Natomiast no, cóż jeszcze mogę powiedzieć, akurat walki pod tłuszczem spotkały się z dosyć dużym zainteresowaniem również i teraz. Na przykład ten artykuł, który tutaj Państwo widzą, a który stanowi ilustrację mojego wystąpienia, został nawet przetłumaczony na język rosyjski. To była ta właśnie ta druga prezentacja. Został przetłumaczony na język rosyjski, ukazał się kilka lat temu również w Rosji. To jest ten sam artykuł, tylko że w języku rosyjskim. Cóż, możemy tutaj, on się pod względem ilustracyjnym różni tym, że możemy co po niektóre osoby, te zdarzeń, które tam walczyły po stronie rosyjskiej czy radzieckiej obejrzeć. Generalnie, że z naszego punktu widzenia żołnierze SS raczej nam się pozytywnie nie kojarzą i słusznie. Natomiast można tutaj zobaczyć, niektórzy z nich tutaj dowodzili, walczyli, a niektórzy z nich tutaj zginęli. Chociaż większe straty oni rzeczywiście ponieśli pod Bugiem 25 sierpnia, ale to już jakby inna troszeczkę historia, nie dotycząca samego tłuszcza. A tu jest na przykład generał Popow, to jest dowódca 70. Armii, a tutaj dla odmiany z kolei mamy generała Popowa, zbieżność nazwisk czysto przypadkowa, dowódcy 8. Korpusu Pancernego. Ci dwaj generałowie dowodzili stuną wojskami Armii Czerwonej właśnie w walkach pod tłuszcz. Tutaj właśnie żołnierze generała Popowa 18 sierpnia zajęli tłuszcz. Ja mam jeszcze prośbę, żeby opowiedział Pan o tych stratach niemieckich, jak znaleźli się w pewnym kotle, w pewnym momencie jeden z batalionów pod tłuszczem. Hans Hogel chyba bodajże wtedy albo się przedarł, albo zginął pod tłuszczem. Generalnie rzecz biorąc, na południe od tłuszcza część oddziałów niemieckich została odcięta 18 sierpnia, w tym sensie, że dotyczyło to przede wszystkim pododdziałów pancernych. Tak jak już troszeczkę wspomniałem, to znaczy piechota z batalionów pułku Germania bardzo szybko wycofała się z pozycji obronnych, które znajdowały się w tej okolicy. I ci czołgiści zostali sami. Niemieckie czołgi tworzyły taką pozycję na jeża, broniły się na przykład tutaj w wzgórze 99, dajmy na to, bo jeździły został batalion czołgów, a niemiecka piechota odeszła, niemiecka artyleria odeszła już na północ od tłuszcza, a na południe wciąż jeszcze zostawał batalion niemieckich czołgów. Cel nie taki łatwy do zniszczenia dla drugiej strony, ponieważ to są pojazdy odporne na ogień broni maszynowej, tak więc trzeba pociągać armaty, trzeba strzelać do nich z artylerii, żeby je zniszczyć, a czołgi, jeżeli mają taką możliwość, znajdują się w ruchu i Niemcy jakby stanowili tu dosyć duży problem. Oni się zgubili.
tworzyli czasami obronę na jeża, czyli dookoła, jakby na wszystkie strony ustawiali swoje czołgi do obrony i próbowali na różne sposoby przebić się z tego kotła. Co ciekawe, zostali odcięci tutaj. Powinni w najlepszym razie, albo przez, jeżeli tuż już był obsadzony przez Armię Czerwoną, powinni wycofywać się w tym kierunku lub w tym. Natomiast na przykład z początku najpierw próbowała, część niemieckich czołgów próbowała na przykład jeździć w tym kierunku, stwierdziła, że tutaj maszerują oddziały Armii Czerwonej, to jest niemożliwe. Próbowała objeżdżać. Niemcy miotali się po tych wszystkich dróżkach południem 18 sierpnia. Od czasu do czasu walczyć z oddziałami Armii Czerwonej. Generalnie tutaj między tą, mniej więcej odtąd dotąd te niemieckie czołgi jeździły. W końcu część pojazdów tutaj przebiła się na kierunek północny i w nocy dopiero forsowała rzeczkę. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te wszystkie wiadukty, to było dla nich takie wąskie gardło. Rosjanie zaczajali się na nadchodzące niemieckie czołgi, okopywali swoje pojazdy i kiedy po prostu Niemcy zbliżali się swoimi pojazdami, Następowały strzały z zasadzek, te niemieckie pojazdy wylatywały w powietrze. Trwało to kilka godzin. Myślę, że z punktu widzenia, no Niemcy walczyli o życie. Potracili tutaj dosyć dużo czołgów, walczyli o życie. Wychodzili z okrążenia, to jest zawsze niezwykle trudny manewr. Ciekawe jest to tak, że kiedy się czyta te wszystkie relacje, czy też meldunki z obu stron, one nie zawsze są ze sobą kompatybilne. To znaczy, Rosjanie to sobie tak ładnie piszą, że przełamali front, poszli do przodu i często nie poświęcają zbyt dużej uwagi tego typu zagadkom taktycznym, czy raczej zagwozdkom taktycznym, a odróżniają Niemców, którzy jakby to swoją odyseję opisują bardzo dokładnie, opisują kto w jakim czołgu jeździł, gdzie kto wsiadał, gdzie jakiś czołg wyleciał w powietrze. Zresztą miałem tą przyjemność, jak mieliśmy tutaj ten wykład w Jasienicy, to miałem tą przyjemność rozmawiać z dwoma świadkami tamtych zdarzeń, to znaczy już dzisiaj osobami starszymi, a wówczas dziećmi, i porównywać ich relacje z niemieckimi relacjami spisanymi w papierze. Było to bardzo, bardzo pouczające, również z tego względu, że starszy pan, który tam był na naszym spotkaniu w Jasienicy, opowiedział to dokładnie w taki sam sposób, jak Niemcy w swoich wspomnieniach, które pisali 20 lat po wojnie. To jest bardzo ciekawe i dla historyka to jest dosyć rzadkie, bo często jest tak, że wspomnienia osób nie do końca korelują się z na przykład z dokumentami. Natomiast tutaj to bardzo ładnie pasowało. Niemcy po wojnie, bodajże chyba dotyczyło mi zdarzenia z tego miejsca, Niemcy napisali, że tutaj stracili czołg, napisali jacy żołnierze niemieccy w tym czołgu zginęli, a nasz tutaj, nasz miejscowy polski świadek opowiadał to z drugiej strony, że jako dziecko obserwował, jak Rosjanie szykują zasadzkę, potem strzelają do tych niemieckich czołgów i był naocznym świadkiem tego zdarzenia. To taka rodzaj ciekawostki i pewnej takiej odysei tych niemieckich czołgów. Zresztą ja polecam każdemu, zapoznaje się z tym artykułem w tym sensie, że tam są i wspomnienia niemieckich żołnierzy i ogólny opis tego zdarzenia. Przyznam też, że jak pisałem ten artykuł na podstawie, no tutaj w tym wypadku głównie niemieckich wspomnień, miałem pewne trudności z ustaleniem, jak te czołgi właściwie tutaj próbowały być z tego okrążenia, bo ci Niemcy podają różne punkty terenowe i miejscowości, które tu się rzeczywiście znajdują, ale połączyć to jakoś ze sobą w jedną logiczną całość nie zawsze się udaje. Więc mamy bohatera w postaci czy to Jasienicy, czy Wzgórza 99, kilku innych miejsc czy miejscowości. Wychodzi na to, że rzeczywiście kręcili się w kółko parę ładnych godzin i stanowiło to zagadkę chyba dla wszystkich obserwatorów postronnych tego zdarzenia. Przedstawiłem to tak może pokrótce. Bywa czasami, że pewne rzeczy udaje się rozwinąć również w trakcie dyskusji czy pytań z sali. Tu jeszcze mamy ten sławetny pomnik. Tak. Tutaj mamy pomnik. Latach 60. o ile dobrze pamiętam. 60. czy 70. już nie pamiętam dokładnie, zaraz zobaczymy. Czyli dobrą drogę zrobić. Tutaj jest most na Dzięciołach, czyli tu gdzie oni próbowali się przedrzeć w tą właśnie stronę wschodnią z tego kotła, ten zagubiony batalion i o ile też wyczytałem pana w artykule, próbowali sobie gąsienice tak, jakoś tak, w tą rzekę rzucić, żeby przejechać. To jest zdjęcie z otwarcia pomnika tego jednego z radzieckich żołnierzy,
który z nad rzeką cienką zmarł. Ale nie ma tutaj daty. Ale na pewno tutaj ktoś będzie pamiętał dokładnie, kiedy on... Śnieżko. Śnieżko, tak. Kiedy on został. Można by powiedzieć, że pytanie jest, czy był to oficer, czy to był szeregowy? 60, bo tam po tych dzieciach, gdyż tam są znajomi, to jest jakieś lata 60, okay. Lat 60. Czy ja mogę powiedzieć tak, mogę sobie, jeżeli mam, tak jak rozmawialiśmy, że mamy imię i nazwisko tej osoby, jeżeli on był oficerem, to okoliczności jego śmierci można się już odnaleźć, jeżeli był szeregowy, to będzie to znacznie trudniejsze, bo... Czyn bohaterski. No być może trzeba jeszcze, że tak powiem, zgłębić tą historię. Bywało czasami tak, że osoby, które zginęły troszeczkę w innym miejscu, ale wcale nie były bohaterami, również doznawały różnego rodzaju oznaczeń, czy budowano taką miejscową legendę, aby miejscowa społeczność w jakiś sposób identyfikowała się z tymi żołnierzami Armii Czerwonej. Nie zawsze to miało odzwierciedlenie w faktach. Tu natomiast mamy kolejny, tym razem w miejscowości Kury, pomnik, dzisiaj już trochę odrestaurowany, który znajduje się w miejscu, gdzie te krwawe walki też miały miejsce we wsi Kury, też bardziej na wschód od Tłuszcza. I to są takie dwa pomniki, które o tamtym czasie w naszej gminie, w naszym mieście świadczą. Przyszłość. No, generalnie no, ten obszar, chociaż krótko, był obszarem bardzo intensywnych walk. Wiele miejscowości na tym obszarze zostało zburzonych, zapalonych, wynikło przede wszystkim ognia artyleryjskiego, czyli związanego z przygotowaniem ataku radzieckiego 18 sierpnia. Te straty, zwłaszcza materialne, były dosyć duże. Pamiętajmy, że większa część zabudowy tego typu miejscowości miała charakter drewniany. W związku z czym zniszczenie ich w wyniku ognia, pożaru było dosyć łatwe, łatwiejsze niż zabudowy kamiennej, co doprowadziło do dosyć dużych zniszczeń. Jedynym szczęściem w nieszczęściu dla tej okolicy było to, że te walki trwały na szczęście tylko 2 dni, bo gdyby były bardziej intensywne, tak jak choćby w przypadku Wołomina, to oznaczałoby to całkowitą ruinę danej miejscowości, tak jak właśnie praktycznie cały Wołomin został spalony w roku 1944, aczkolwiek no, tutaj również nie obyło się bez strat, również wśród ludności cywilnej. Przy czym ta ludność cywilna głównie doświadczała tego w wyniku ognia artylerii. Część ludności Niemcy wysiedli, część nie. Tutaj działania bojowe trwały na tyle krótko, że okupant nie miał za bardzo czasu na podjęcie jakichś bardziej systematycznych, bardziej zorganizowanych akcji, miał inne problemy na głowie. No tutaj jest okładka, to są żołnierze dywizji Wiking z roku 1944, to jest zdjęcie wykonane w Polsce, troszeczkę w innym miejscu, bo na Podlasiu, to jest lipiec 1944 roku, ale między innymi ten pojazd pancerny, to jest właśnie czołg typu Pantera, te czołgi walczyły tutaj pod Tłuszczem i te czołgi, które Niemcy uważali za szczególnie cenne, poniosły tutaj pod Tłuszczem dosyć spektakularną porażkę i to były dosyć duże straty. Mogę jeszcze powiedzieć, że swego czasu korespondowałem z badaczami historycznymi, badaczami działań wojennych jednostek pancernych SS Wielkiej Brytanii, którzy bardzo byli zainteresowani kwestią miejscowości Krusze na północny zachód od Tłuszcza, dlatego że w jednym z niemieckich meldunków właśnie 19 sierpnia 1944 roku jest stwierdzenie, że pod miejscowością Krusze Niemcy stracili 3 czołgi typu Tygrys w dywizji Totenkopf, bo dywizja Wiking nie miała Tygrysów, w dywizji Totenkopf było tylko 9 tych czołgów, a więc stracenie 3 takich czołgów to była strata na poziomie 30%. No i w gruncie rzeczy niemieckie dokumenty są dosyć skąpe. I jeden z badaczy, który jakby śledzi, bo muszą Państwo wiedzieć, że każda dziedzina nauki ma swoich wielkich miłośników i pasjonatów i nawet coś tak można by powiedzieć, że mało dla niektórych interesującego jak historia wojskowości ma pasjonatów wielkich. Są ludzie w różnych krajach, dzisiaj w dobie internetu ci ludzie z różnych krajów dosyć łatwo mogą się komunikować, którzy są w stanie śledzić historię każdego czołgu z osobna. I w przypadku tak sławnej konstrukcji jak właśnie niemiecki Tygrys są ludzie, którzy śledzą historię każdego czołgu. Jeżeli to dotyczy jednostki takiej jak dywizja Totenkopf, gdzie tych czołgów jest dosłownie kilkanaście, to jest to tym łatwiejsze. No i właśnie ten Anglik pytał mnie wtedy w korespondencji,
czy posiadam jakieś szczegółowsze informacje na temat utraty trzech czołgów tych pod miejscowością Krusze. No, obaj mieliśmy dokładnie te same dokumenty, w związku z czym i nasza wiedza z obu stron była dokładnie taka sama, czyli bardzo skąpa. Nawet człowiek zamierzał przyjechać do Polski i zrobić badania terenowe w tym obszarze, no ale ostatecznie do tego nie doszło. A mówię to w kategoriach takiej ciekawostki, że nawet w Anglii czy w Szkocji są ludzie, którzy bardzo się interesują tematem, co stało się z jakimś niemieckim czołgiem pod miejscowością Krusz. Tak więc dzisiejszy świat bywa czasami naprawdę bardzo mały. Zresztą tłumaczenie akurat tego artykułu, napisałem wiele artykułów związanych z działaniami tutaj w Polsce w 1944 roku, na przykład Rosjanie zainteresowali się z prasy prywatnej, też militarnej i prosili w pierwszej kolejności o przetłumaczenie tego właśnie artykułu, bo temat ten wzbudził dosyć duże zainteresowanie również tam. Z innego trochę powodu, to znaczy Rosjanie jakby do dzisiaj są dumni z tego, iż pod tłuszczem udało im się tak przeszczepić skórę z nienawidzonym jednostką SS. To była dla tej całej dywizji Viking chyba tak. Największa porażka w ciągu tego roku, 1944. Użyłem sformułowania w artykule od wiosny, bo to jest bardzo charakterystyczne. Dywizja Viking wiosną 1944 roku jeszcze nad Dnieprem poniosła ciężkie straty, wychodziła z okrążenia. To była dla nich to była największa porażka, bo wychodzili w ogóle jako dywizja z okrążenia, ponieśli duże straty. Natomiast wiosną 1944 roku ta dywizja została odbudowana. Całkiem dobrze sobie radziła. W lipcu 1944 roku zadawała Armii Czerwonej bardzo duże straty. A w sierpniu role się odwróciły i właśnie tutaj pod Tłuszczem, a potem jeszcze pod Ślężanami nad Bugiem, tydzień później dywizja Viking poniosła swoje największe straty, najbardziej krwawe, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o sprzęt. No tutaj walki pod Tłuszczem bardzo. Walki pod Tłuszczem to przede wszystkim klęska batalionu Panther, czyli jednego pododdziału uważanego za elitarę całej dywizji, uzbrojonego w najcięższe, najmocniejsze czołgi. I tutaj właśnie 18 sierpnia tenże batalion został bardzo poważnie przetrzebiony. Dodatkowo w drugim batalionie na wschód od Tłuszcza zginął również dowódca kompanii jednej z czołgów, tak więc to były dosyć poważne straty dla strony niemieckiej. Myślę, Szanowni Państwo, że moglibyśmy przejść do części dyskusyjnej, do dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś wspomnienie, jakąś relację albo jakieś pytanie do Pana Norberta, to bardzo prosiłbym o podzielenie się. No, zachęcam do pytań, bo zawsze są jakby najciekawsze tego typu spotkania. Ja mam takie pytanie, bo pod Wołominem, z tego co słyszałem, to były te dwie dywizje niemieckie, czyli Totenkopf i Viking, walczyły z Rosjanami, tak. Prawda? I tam, z tego co wiem, to Rosjanie chyba ponieśli klęskę. Jakiś czas temu, niedawno dosyć, bo ja sam wspominam, nie pochodzę, ja tam zbiegałem te tereny, nawet nie wiedziałem, że tam są groby. Tam w ogóle Rosjanie byli zakopani w lasach. Dosyć niedawno były nawet odkopywane te groby. Chciałem zapytać, czy był jakiś odprysk? Jak to było w ogóle? Tak, to pod Wołominem, a to pod Tłuszczem, bo to te dwie dywizje walczyły. Już wyjaśniam, ale zanim odpowiem dokładnie na Pańskie pytanie, to taka właśnie anegdota od tego, co Pan w ogóle powiedział, że znaczy generalnie rzecz biorąc utrzymuję kontakty z różnego rodzaju, sam jestem z wykształcenia archeologiem i tego nie za bardzo to pochwalam, ale różnego rodzaju badaczami terenowymi obszarów podwarszawskich i muszę Państwu powiedzieć, że jest to po prostu coś przerażającego, to znaczy ciągle, a minęło 70 lat od zakończenia wojny, oni wciąż znajdują w tych lasach tych nieszczęsnych Rosjan, więc całkiem niedawno i czasami jeżeli właśnie chociażby czytają, gdzie przebiegała linia frontu, potem tam idą i dostaję taką informację na przykład, o dzisiaj mi się poszczęściło, tam tyle łusek od Musina, hełm, coś tam i tak dalej, ale często też to, no i znowu Rosjanie. Bo generalnie rzecz biorąc, dosyć płytkie groby. I to jest taka charakterystyczna sytuacja, jak oni znajdują tych nieszczęśników niepochowanych w gruncie rzeczy tak jak należy, to czym się różni niemiecki, szczątek niemiecki od rosyjskiego, że Niemiec jest na bogato i taki, że tak powiem, kopacz znajduje nie tylko szkielet, ale i wiele precjozów, natomiast Rosjanin na ogół jest bardzo biedny w tym, co zostanie znaleziony. Natomiast już odpowiadając na Pańskie pytanie, tak, Rosjanie ponieśli pod Wołominem i Radzyminem rzeczywiście porażkę, ale to było troszeczkę wcześniej, bo
Armia Czerwona, a dokładnie druga armia pancerna generała Radziejewskiego, ona nacierała na Warszawę pod koniec lipca. I 29 lipca przecięła trasę siedlecką, czyli przeszła przez szosę siedlecką, przeszła przez Mist Mazowiecki. 29 lipca była już w Stanisławowie. 30 lipca rano jej czołgi zajechały i do Wołomina, i do Radzymina. I już w tym momencie Rosjanie tam byli. Ale rzeczona dywizja Wiking, między innymi maszerując przez Służ, maszerując w kierunku na Stanisławowa, 30 lipca odcięła tych Rosjan w Wołominie i Radzyminie. Czyli 30 lipca mamy odcięcie 3 Korpusu Pancernego tam. On przechodzi do obrony okrężnej, tam walki trwają do 3. 2 sierpnia Niemcy odbijają Radzymin, a 3 sierpnia odbijają Wołomin. I to jest ta porażka. 3 Korpus Pancerny ponosi bardzo duże straty, ginie 2 dowódców brygad pancernych. Rosjanie tracą w tym miejscowości, wokół miejscowości ponad 100 czołgów. To jest ta sławna bitwa pancerna pod Warszawą. Przełomnica i sierpnia, to ma to związek również z wybuchem Powstania Warszawskiego. Wtedy Niemcy odnoszą tam sukces, a Armia Czerwona ponosi porażkę. Tylko jest przełom lipca i sierpnia i wtedy rzeczywiście Niemcy zwyciężają. Natomiast tu te wydarzenia, to są już wydarzenia, które toczą się 2 tygodnie później. 2 tygodnie później, czyli nie tylko już jest druga armia pancerna, po stronie Armii Czerwonej podchodzą kolejne armie, ta przewaga rosyjska zaczyna narastać, Rosjanie przyjmują znowu inicjatywę i atakują. Bo Radzymin i Wołomin Armia Czerwona w 1944 roku zdobywała 2 razy. Radzymin pierwszy raz 30 lipca i znowu drugi raz 30 sierpnia, a Wołomin pierwszy raz 30 lipca została przez Niemców wyrzucona z Wołomina i drugi raz zajęła Wołomin 6 września. Tak więc ta porażka rzeczywiście była pod Warszawą na przełomie lipca i sierpnia. To są wydarzenia 2 tygodnie późniejsze. To są też o tyle one ciekawe, że to ustawienie wojsk już jest troszeczkę inne. W przełom lipca i sierpnia dywizja Wiking między innymi walczy pod Stanisławowem na północ od Mińska Mazowieckiego, a tutaj już 18 sierpnia mamy ją pod Tuszę. Wojska się tasują, zmieniają. Bo tutaj, jeśli chodzi o stronę niemiecką, to było bardzo intensywne przerzucanie oddziału z jednego miejsca na drugi. Bardzo dynamiczny. Dość powiedzieć, że dywizja Wiking, żeby tutaj pokazać całą mapę Polski, to mamy ją, proszę Państwa, na początku lipca mamy ją pod Lublinem i Chełmem. Ona walczy tam, potem koleją jest przerzucana przez Warszawę do Białego, w rejon Białegostoku. Tam się rozładowuje, walczy na południe od Białegostoku, na północ od Brześcia nad Bugiem. Walczy tam do końca lipca, potem przechodzi drogami przez Wyszków, przez Puszcz, idzie na Wołomin, na Stanisławów, tam walczy, a potem przechodzi tutaj na południe od Tłuszcza, walczy tu nad Tłuszczu. 30 sierpnia mamy ją w Radzyminie, tak więc jak widzą Państwo, 2 miesiące, a ona zwiedziła niezły kawałek Polski, oczywiście walcząc. Ja przepraszam, bo ja wie Pan, jestem z takiego młodszego, niby starszego rocznika i wiem, że na terenie okolicy Białki w tamtym rejonie też były dość ostre walki między kacapami a Niemcami. Wiem, że tam można, kurczę, kury w międzyczasie były dokarmiane z Chełmów i tak dalej, po latach, ale to wiem, że tam były dość ostre walki. Białki. Pan. Białki to jest to, co jest tylko by i. Wskazuje, że tak, by. Białki to już Panu wyjaśniam. No. Walki w rejonach Białek to jest między 14 też a 18 sierpnia. Czyli to jest ta połowa sierpnia. Tutaj walczyły pod oddziałem, z jednej strony była 48 Armia Czerwonej, 48 Armia Armii Czerwonej, a z drugiej strony mamy niemiecką dywizję, która się nazywa 5. Dywizja Strzelców. I rzeczywiście 18 sierpnia, można by powiedzieć, zwłaszcza 18 sierpnia, ale wcześniej również, ta dywizja niemiecka została bardzo mocno poturbowana. Rosjanie wyprowadzili potężne uderzenie na Niemców. Niemcy mieli bardzo duże straty. 5. Dywizja Strzelecka w ogóle zaczęła szybko odchodzić na Bóg, aż zaczęła właśnie szybko cofać na północny zachód. Miała bardzo duże straty i rzeczywiście między 14 a 18 sierpnia mamy w tej okolicy dosyć ciężkie walki. To są walki dla Niemców zakończone porażką, tak więc nie dziwię się, że można było potem hełmy po nich zbierać. No, tak było. A jeszcze chcę wrócić do takiego, wie Pan, bo ja tylko ze słyszenia okolicznych coś tam wiem. Ale na terenie Jarzębie Łąki były szpitale polowe, prawdopodobnie sowieckie. Czy Pan coś na ten temat może powiedzieć? To znaczy, jeśli chodzi, szpitale polowe,
Konkretnie o tych szpitalach polowych nie będę w stanie móc panu nic powiedzieć. Prawdopodobnie po prostu tak było. To wynikało z tego, że szpitale polowe miały charakter ruchomy. To znaczy tam, gdzie szedł front, tam w pewnej bezpiecznej odległości od tego frontu były zakładane szpitale polowe, które na ogół funkcjonowały tak długo, jak długo w okolicy znajdował się front. Potem przemieszczały się razem z nim. Tak więc można przypuszczać, że rzeczywiście taki szpital polowy, ta miejscowość sugeruje, że był to szpital polowy 70. Armii, jeden z wielu szpitali polowych 70. Armii generała Popowa. Natomiast bliżej coś na ten temat w tym momencie byłoby mi raczej trudno powiedzieć. Wiem, że to okopy mieli przeciwczołgowe w międzyczasie, nie wiem, czy Sowieci, czy Niemcy. Generalnie rzecz biorąc, w Armii Czerwonej to były prawdopodobnie okopy rosyjskie. Wynika to z tego faktu, że Rosjanie kopali tu okopy aż do stycznia 1945 roku. Kopali je tu parę ładnych miesięcy. Wynikało to z faktu, że chociaż to oni byli stroną atakującą, a to w tym momencie po sierpniu 1944 roku, front był już dosyć daleko. Natomiast w Armii Czerwonej była taka zasada, zwłaszcza po tych klęskach, które oni doznali w roku 1941-1942, budowali wiele linii obrony do tyłu. Nawet na wszelki wypadek. I generalnie rzecz biorąc, nawet do tego zaciągano również do tego miejscową ludność. To znaczy nie tylko oni kopali, ale i miejscowa ludność musiała na to brać kopać. Zresztą Niemcy robili dokładnie to samo, bo też kopali, też zaciągali ludność do kopania umocnień polowych. Była taka zasada, że się budowało kilka linii tyłowych. W gruncie rzeczy na wszelki wypadek. Dla Rosjan to było na wszelki wypadek. Mieli dzięki temu świadomość, mieli w planach, że jednak jak będzie jakieś zaskoczenie i Niemcy przejdą do przeciwuderzenia, to oni będą mieli kolejny system jakby stanowisk, na które będą mogli się cofać. I że to jest dosyć ciekawe, bo o ile można zrozumieć, że słabszy, czyli Niemcy, rzeczywiście tam za Wisłą, za Bugiem, za Narwią fortyfikowali, budowali te ziemne okopy jak się tylko dało, to co ciekawe, Rosjanie robili dokładnie to samo i to aż do stycznia 1945 roku było kilka linii obrony tam pod Mińskiem Mazowieckim, właśnie pod Tłuszczem, tylko one nie, to już nie były jakieś rejony umocnione, tylko to właśnie były takie różnego rodzaju polowe stanowiska obronne. One potem 10-20 lat jeszcze nikt ich nie zajmował po wojnie i można było tych okopów bardzo dużo znaleźć. Dzisiaj praktycznie u nas no to już tylko głównie po lasach można to... W małych górkach gdzieś tak, można to... Przestrzeń, okolice, tak. Ja mam takie pytanie, bo mówi Pan tutaj już o... o wrześniu 1944 roku i jak Pan ocenia, czy... Bo taki pogląd dzisiaj panuje, że te wojska mogły wesprzeć powstańców warszawskich. Jak pan to ocenia? Czy taka możliwość była? Czy celowo zostały te wojska zatrzymane? Czy po prostu no, ze względów wojskowych się po prostu tego nie dało zrobić? Temat jak często powracający, często dyskutowany jak najbardziej. Zaraz tutaj opinię swoją przedstawię. Może zacznę od takiej anegdoty powojennej. Kiedy to w latach 60. zapytano ówczesnego szefa sztabu pierwszego frontu białoruskiego, czy Armia Czerwona mogła pomóc w Warszawie, a on szczerze odpowiedział, że ani nie mogła, ani nie chciała. I generalnie rzecz biorąc, w tej odpowiedzi paradoks owej rzeczywistości się zakłada. To znaczy, Armia Czerwona co do zasady operacyjnej, czyli tego frontu, który rozpatrujemy w kategoriach Wisły, Narwi, Bugu, ona została zatrzymana i spowolniona przez Armię Niemiecką. To nie jest tak, że front zatrzymał się dlatego, że wybuchło powstanie warszawskie. W sierpniu 1944 roku ten pierwszy front białoruski marszałka Rokossowskiego miał ponad 100 tysięcy strat w żołnierzach. We wrześniu miał 50 tysięcy strat ponad w żołnierzach. Tutaj cały czas, zresztą ta bitwa z 18 sierpnia, ta bitwa cały czas się toczyła, trwała wielka walka. To nie jest tak, że Armia Czerwona sobie stanęła, żołnierze, nie wiem, mogli się poopalać i nic nie robić, to jest nieprawda. Armia Czerwona nie zatrzymała się w wymiarze operacyjnym z powodu powstania warszawskiego. To zrobili Niemcy, ją zatrzymali, a te walki cały czas były bardzo ciężkie i były bardzo krwawe pod Warszawą. Tak jak powiedziałem, Wołomin, Radzymin przechodziły z rąk do rąk w czasie powstania warszawskiego. Natomiast to jest część prawdy, a jest też i druga część prawdy. Ta druga część prawdy jest taka, że Armia Krajowa była dla Stalina organizacją wrogą. I Stalin zdecydował, że wyda Armię Krajową na pastwę Niemców i że im nie będzie pomagał. Co oznaczało, że nie tylko Armię Krajową wyda na pastwę, ale i wszystkich mieszkańców Warszawy wydaje na pastwę Niemców. Uniemożliwiał zrzut zaopatrzenia,
uniemożliwiał rzuty zaopatrzenia, zabronił własnemu lotnictwu działania nad Warszawą. Tak więc działania Rosjan, które dążyły do izolacji powstania, są ewidentne. Natomiast co by było, gdyby Rosjanie chcieli pomóc? To prawdopodobnie, gdyby Rosjanie chcieli pomóc Powstaniu Warszawskiemu, to i tak by mu nie pomogło. W tym sensie, że gdyby Armia Czerwona podejmowała starania wcześniejsze o dotarcie do powstańców, na przykład w sierpniu, to i tak ponosiłaby te same straty, a Niemcy wzmogliby działania przeciwko Powstaniu Warszawskiemu. Tutaj podam taki przykład charakterystyczny dla wydarzeń tutaj spod Tłuszcza, może już nie samego Tłuszcza, ale dla dywizji Wiking i Wach tutaj w Polsce. Otóż w Modlinie, proszę Państwa, stacjonował taki niemiecki pułk, 4. Pułk Wschodniopruski, 1145. Pułk Grenadierów. To była jednostka, która została postawiona w stan alarmu pod koniec lipca, a 3 sierpnia rozpoczęła walki w Warszawie przeciwko powstańcom. Atakowała z mostu Poniatowskiego w kierunku na Śródmieście. To był dwubatalionowy pułk niemiecki. I co? Ten przykład tego pułku jest o tyle ciekawy, że tu po tym, jak dywizja Wiking poniosła klęskę pod Tłuszczem, a potem została odepchnięta pod pługiem, miała bardzo duże straty. I ponieważ były tak duże straty, to 25 sierpnia trzeba było wycofać ten pułk z Warszawy i wysłać do dywizji Wiking, aby wspomógł ją w dalszych walkach, bo po prostu SS-mani mieli takie straty, że nie mieli już żołnierzy do piechoty liniowej. Więc Niemcy wycofali z Warszawy ten pułk i wspomogli go Wikinga. No i to jest taki paradoks. No, armia Czerwona, walcząc z dywizją Wiking, sprawiła, że Niemcy pewne oddziały wycofali z Warszawy, ale z drugiej strony no, nie pomagała. Tak więc na to pytanie odpowiem w ten sposób, że to nie z przyczyn politycznych został zatrzymany front na Wiśle, natomiast z przyczyn politycznych Armia Czerwona nie pomagała powstańcom. Chociaż gdyby próbowała im pomóc, to nie ma żadnej gwarancji, żeby to przyniosło jakikolwiek efekt inny niż od tego, co się stało. Mogę ja się odnażaj. Teraz prośba do zebranych odnośnie pomnika Śnieżkowa, bo dużo słyszałem informacje, ale one są niepotwierdzone i mało wiarygodne. Podobno to pilot jest bohater Związku Radzieckiego. Szukałem w internecie, nigdzie nie znalazłem, także nie mogę się odnieść. Jeśli chodzi o szpital polowy, z opowieści dziadka wiem, że w pałacu w Dęblinkach był, a skąd wie, bo babcia pamiętała, że psy po prostu szczątki ludzkie po całej wsi rozciągały. Ruscy jak weszli, to w międzyczasie tak, a druga, rozwalali jakowców. Tak, a jeszcze tutaj jeszcze mogę swoje 3 grosze odnośnie Powstania Warszawskiego. Podobno Rosjanie dostali w kość od Niemców, dlatego że użyli czołgów bez piechoty. Natomiast podobno grenadierzy pancerni sieli zniszczenie po stronie rosyjskiej. Oni byli w stanie tylko się okopać na przedpolu Pragi i czekać na wsparcie od swoich. Druga sprawa, tak, Rosjanom nie było na rękę ginąć za Warszawę, bo po pierwsze Niemcy by nie odpuścili, bo to był bardzo ważny węzeł komunikacyjny. Druga sprawa, oddźwięk propagandowy. Kto wyzwoli stolicę, ten kontroluje kraj, prawda? Że pokaż swoje siły, że coś znaczy. AK nie wykazało się niczym. Wykrwawiło się, czyli zrobił przysługę i Hitlerowi, i Stalinowi. A po kwestią, a poza tym wcześniej w Wilnie, bo Wilno razem Armia Czerwona i AK wyzwalała. Natomiast później po paru dniach wszyscy zostali zaresztowani. Proszę pana, ja przepraszam. Ale proszę mnie przerywać. Sorry. Bo pan widzę, że cały czas się odzywa, także jeśli można. I druga sprawa, ciekawostka. W Jasienicy widziałem są jeszcze resztki po niemieckiej stacji radarowej. Może coś, jakieś szczegóły. W związku z czym to było zrobione, nie wiem, jakieś lotnisko było gdzieś w pobliżu. Czyli druga sprawa odnosi się do tych tygrysów. W jaki sposób one zostały unieszkodliwione? Czy chodzi o broń pancerną, czy samoloty, czy artylerię, jakieś szczegóły, coś więcej? Może zacznijmy od tego pomnika. Znaczy, powiem tak, nie prowadziłem nigdy badań na kierunku tej osoby. Gdyby to był lotnik, to paradoksalnie byłoby nam jeszcze łatwiej, bo mielibyśmy wtedy nadzieję, że jest oficerem. A dzisiaj mamy taką możliwość, że wszyscy praktycznie zabici, polegli żołnierze Armii Czerwonej mają swoje dokumenty i Rosjanie paradoksalnie te dokumenty udostępnili w sieci czy w internecie, tylko niestety nie od nazwiska. Trzeba by szukać od jednostki, od miejsca. Nie zawsze bywa to łatwe, bo o ile
dywizję, no to można łatwo znaleźć, natomiast w tym wypadku trzeba by wszystkie pułki myśliwskie chyba, albo też pułki lotnicze. No ja zajmowałem się działaniami powietrznymi i to rzeczywiście doszło w tej okolicy do kilku ciężkich walk powietrznych między Niemcami a Rosjanami, natomiast nie zajmowałem się tym w kategoriach właśnie indywidualnych poległych. Kiedyś zajmowaliśmy się tym, czy prowadziłem też takie badania w rejonach Chełma, niedaleko Lublina, no to tam rzeczywiście udawało nam się konkretne, bezimienne już dzisiaj groby żołnierzy Armii Czerwonej podpasować pod konkretnych pilotów, jeżeli to był rzeczywiście pilot. Gdyby to był pilot, to paradoksalnie ustalenie jego historii byłoby najprostsze. To jest możliwe, tylko ja mówię, że się tym jakby nie zajmowałem. Druga sprawa, jeśli chodzi o te czołgi bez piechoty, to tutaj bym się o tyle, to już można w kategoriach pewnych takich opowieści potraktować, ponieważ Armia Czerwona generalnie nie przyszła tam, to nie były same czołgi, to wchodziły związki taktyczne, to były brygady pancerne, ale one miały swoje bataliony piechoty, kompanie saperskie, to nie były same czołgi. To Rosjanie się zresztą bardzo twardo bronili w Wołominie i w Radzyminie przez te kilka dni, więc to nie z tego powodu. Druga armia pancerna była w pełni zmechanizowana, zwykła armia w Armii Czerwonej nie była w pełni zmechanizowana, żołnierze maszerowali na piechotę, więc w związku z czym jeżeli związek operacyjno taktyczny, taki jak armia pancerna, nacierał sam w pierwszej kolejności, bo po prostu zostawiał te oddziały piesze gdzieś tam z tyłu, a on miał własną piechotę zmotoryzowaną na ciężarówkach, więc oni nie walczyli sami. Natomiast rzeczywiście armia jako taka się wysforowała do przodu, poniosła porażkę, kiedy już podeszły te większe siły radzieckie pod Warszawę, no to bezpośrednio Rosjanie pod koniec lipca próbowali wziąć Warszawę z marszu, właśnie rajdem pancernym, to się nie udało. Kiedy już podeszły regularne wojska piesze, no to już z rozkazu Stalina bezpośrednio na samą Warszawę one nie szturmowały. Oczywiście, tak jak pan tutaj mówi, z punktu widzenia włodarzy na Kremlu, porażka powstania warszawskiego była im jak najbardziej na rękę, to było ich wyrachowanie. Problem tylko polega na tym, że oni doskonale również zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy nie tylko niszczą armię krajową, ale niszczą w ogóle ludzi w Warszawie jako takich. I to było z ich strony już takie dosyć mocne wyrafinowanie, że pozwolili nie tylko jakby na likwidację swoich przeciwników politycznych, ale jakby dopuszczali również te zbrodnie wojenne. No, jak wiadomo, tak to funkcjonowały, dwa systemy totalitarne w taki sposób funkcjonują. Pan jeszcze, czy na wszystkie... Tak, na wszystkie. Stacja nadawcza, tak. Znaczy powiem tak, tutaj w latach 43-44 Niemcy zaczęli budować, Niemcy budowali na terenie całej Europy system kontroli powietrznej. Tutaj w Polsce również jakby znosili te elementy, one nie wszystkie były dokończone, ale rzeczywiście takich stacji jest kilka, one miały w roku 44 tutaj dla 6 floty i dla floty Reich, czyli dla jednostek obrony powietrznej Rzeszy tworzyć taki parasol rozpoznawczy. Natomiast na tą chwilę jeszcze nie udało się mi ustalić, czy te stacje w ogóle podjęły pracę. To znaczy, czy one w ogóle weszły w tryb, dlatego że wiele, tak jak się patrzy na plany, to też jest drogą fenomen, bo cała Polska tak naprawdę jest puszczona dzisiaj resztkami niemieckich stacji radarowych albo elementów systemu obrony przeciwlotniczej. Na południu Polski jest nawet taki klub miłośników, którzy jeżdżą i fotografują te resztki. I jak się patrzy na przykład na niemiecką dokumentację, to widać, że tutaj miało powstać bardzo dużo takich stanowisk, w ogóle od Warszawy aż po Bóg, aż po Brześć. Część nie została zbudowana, więc pytanie w ogóle, czy to zostało uruchomione, czy nie, jest dla mnie na tą chwilę sprawą otwartą, ale rzeczywiście część takich elementów została zniesiona. No, Niemcy byli nękani wielkimi nalotami strategicznymi, no i dla nich jakby budowa kompleksowego systemu obrony przeciwlotniczej była bardzo ważna. Dość powiedzieć, że Niemcy produkowali więcej amunicji dla działów przeciwlotniczych, które strzelały do amerykańskich i brytyjskich samolotów, niż dla artylerii, która strzelała do Armii Czerwonej. To jest taki paradoks, że często mówiono po wojnie, zwłaszcza tutaj jakby w tym bloku wschodnim, że alianci aż do 1944 roku czekali z otwarciem drugiego frontu. To była taka narracja, która jest narracją nieprawdziwą, bo kiedy się zobaczy, jak olbrzymi wysiłek Niemcy zaangażowali w to, jak walkę na przykład z lotnictwem strategicznym angielskim i amerykańskim, to się okaże, że ten wysiłek pod względem przemysłowym, intelektualnym był równie ciężki, jak walka z Armią Czerwoną. To
produkcji amunicji, mówimy tu o liczbie wyprodukowanych armat, dział zapasowych, środków chemicznych, systemów radarowych. Mówiono, że Hitler powtarzał, że Niemcy pierwszą wojnę światową przegrały, bo walczyły na dwa fronty. No to sam zgotował Niemcom sytuację, że Niemcy walczyli na pięć frontów. Tak, słucham? No i tak to było. W szpitalach polowych to w Puszczu, przy ulicy Warszawskiej, tam była szkoła przez wiele lat, teraz stoi blok, tam też był szpital wojskowy. I powiadomił mi mój wujek, to już w 1916 w ubiegłym roku zmarł. Jest tam bardzo dużo oficerów głównie, podoficerów, w tym szpitalu zmarło. Uczestniczył w pogrzebach, bo przychodzili i po opatę, żeby dać opatę, bo jak dawał tą opatę, to opaty do nie wracali, więc przychodzi następny, dawał opatę, mówi, że no nie ma, no to on za PPS-ze mówi, że ja teraz to się ci ubije, bo on krew przelewał, a ty mnie chcesz opatę, to wujek poszedł do sąsiada, tą opatę wziął i tam uczestniczył, dostał to kopę. Znaczy, tu gdzie teraz jest, wzdłuż warszawskie są te pawilony, tam byli przed cmentarzykiem ten 20 roku chowani ci żołnierze po wojnie w 40. Koniec 1945 roku były ekshumacje, wykopywali, bosakami wyciągali te zwłoki już rozkładające się, odrąbywali czaszki, skrzynie i wywieźli na wielkie góry tego mauzoleum, a resztę te wszystkie pozostałości są zakopane. Ale teraz jak tam fundamenty były kopane, te pawilony, to wykopywali, wykopane kości szczątki ludzkie. Także tutaj wzdłuż warszawskie jest potężny cmentarz też żołnierzy rosyjskich. No tak, to by się zgadzało, tym bardziej, że jeszcze właśnie ta służba zdrowia w Armii Czerwonej nie funkcjonowała w sposób może szczególnie udany i rzeczywiście takie przypadki miały miejsce. No, przede wszystkim Armia Czerwona ponosiła bardzo duże straty. Ona zwyciężała, ona szła do przodu, ale płaciła za to bardzo, bardzo konkretną, bardzo wysoką cenę liczoną ludzkim życiem. I rzeczywiście jakby tych mogił czy różnego rodzaju tego typu cmentarzysk Armii Czerwonej jest bardzo dużo w Polsce i jeszcze długo myślę, że będziemy się natykać w różnych miejscach na tego typu pozostałości. Tym bardziej, że no właśnie tak jak Pan mówi, ta ekshumacja później nawet po wojnie nie była często prowadzona w sposób należyty czy bardzo tak pobieżnie. To potem skutkowało takimi sytuacjami. No, oficjalnie Rosjanie mówią, że Armia Czerwona straciła w zabitych 600 tysięcy ludzi między 1944 a 1945 rokiem w czasie tego pochodu ze wschodu na zachód. Może być ich jeszcze nawet więcej, tak więc rzeczywiście każdy, mnóstwo miejscowości w Polsce ma takie narracje i takie swoje historie i Tłuszcz również ma. Ale to wszystko tam nie tak do końca. Oni jeszcze między sobą tam toczyli walki. Dwa fronty, białoruski, to nie ma, tak? I drugi Żukowa. Nawzajem się zwalczały. Znaczy, no tutaj w 1944 roku w Polsce się marszałkowie Żukow i Koniew nie zwalczali. To, o czym Pan mówi, to jest taki dosyć charakterystyczny, ale jednak niereprezentatywny przypadek z Berlina, kiedy to marszałek Żukow koniecznie chciał być zdobywcą, wyłącznym zdobywcą Berlina, a wojska marszałka Koniewa jak na złość pierwsze dotarły do centrum Berlina i zaczęły zajmować wiele miejscowości, no to wtedy rzeczywiście marszałkowi Żukowowi, jak to się mówi, miało się rzucić na oczy i wydawał dyspozycję ostrzału artyleryjskiego kwartałów, które już były zajęte przez Armię Czerwoną, tylko nie z tego frontu, co trzeba. No ale to był przypadek szczególny, to trwało bardzo krótko. Natomiast no tutaj w roku 1944 no nie było takiej konieczności, tym bardziej, że marszałek Żukow akurat wówczas jeszcze nie rywalizował z marszałkiem Koniewem, dlatego że dowódcą pierwszego frontu białoruskiego latem 1944 roku był marszałek Rokossowski i to wojska rzeczywiście marszałka Rokossowskiego miały kierunek warszawski, a więc było wiadomo, że jak mają kierunek warszawski, to docelowo będą miały również kierunek berliński. Czyli to był ten najważniejszy element. I każdy generał, każdy marszałek Armii Czerwonej marzył o tym, żeby być na tym kierunku. Jest takie wspomnienie generała Czujkowa, dowódcy Armii Gwardii z lipca 1944 roku z Lublina. Jego armia wiosną jeszcze walczyła nad Morzem Czarnym, no ale została przerzucona na odcinek Polski. Między innymi brała udział w walkach o Lublin, a potem walczyła pod Warką na przyczółku Magnoszewskim.
jest takie wspomnienie jednego z rosyjskich literatów, że tutaj jest lato 44 roku, front jest i generał Czujkow ma ran, jest ranny w obie ręce, przyjeżdżają do niego ci propagandziści i on pierwsze co mówi, to do nich dokrzyczy: towarzysze pisarze, no bo to były takie zwroty w Armii Czerwonej, towarzysze pisarze, piszcie o naszej armii, żeby nas już na żaden inny kierunek operacyjny nie przenieśli, bo my już wprost na Berlin idziemy. W sensie, że na Berlin operacyjnie. I rzeczywiście Rokossowski mógł sobie, Rokossowski, który przecież był bohaterem spod Stalingradu, był bohaterem spod Kurska, mógł pomyśleć, że jego pierwszy front białoruski rzeczywiście ten Berlin zajmie, ale w listopadzie 1944 roku marszałek Żukow zajął jego miejsce, bo to marszałek Żukow będzie dowodził natarciem na Berlin. Ale to już wydarzenia nie z tego obszaru i z parę miesięcy. Tutaj widzę, że pan chciał zadać pytanie, tak? Tak, w sumie generalnie chciałem parę słów o tych rysach pod Prusem. A, tutaj, by jeszcze było pytanie, właśnie. Badacze terenowie, to wami to określił, namierzyli miejsce rozbicia tych czołgów. Tam są wyciągane, czy były swojego czasu wyciągane fragmenty tych czołgów. Tak samo jak Panter czy też Shermanów, które brały udział po radzieckiej stronie. Tak. A tutaj czy gdzie dokładnie je znaleźli? Dokładnie tego to narkanie. Znaczy, to jest ustalone mniej więcej, gdzie dwa z tych czołgów, tych rysów, tych niemieckich. Ale to jest, tak, to jest potwierdzone też w pełni. Między tą szosą, między Kruszem a szosą na pole rasztowską, tak? Na tych tutaj. Ale w generalnie w obrębie samej wsi. Dwa na pewno i te części tych braków jeszcze po gospodarstwa po prostu tam się zajmują. No to jest sam w sobie dosyć niesamowita historia. Zresztą jak mieliśmy tą okazję przy pierwszym spotkaniu, no to niektórzy mieszkańcy jak zaczynają budowę domu, to znajdują kawałek pantery w ogródku. Tak, stoi ogniwa gąsienic, jak kosłupki do... Tak, tak, ale tam to w ogóle... Przydomowych tak, no to w ogóle było fenomenalne, bo została znaleziona cała tylna płyta od pełna i niezłamana nawet płyta od wieży, od czołgu, więc wychodzą czasami rzeczy takie niesamowite. A pan się zapytał o te tygrysy, prawdopodobnie zostały zniszczone przez czołgi IS-2, no, generalnie w tej walce. Aczkolwiek powiem w ten sposób, że ja się... No ja analizuję dokumenty Armii Niemieckiej i dokumenty Armii Czerwonej, no to znacznie bardziej klarowne są te dokumenty Armii Niemieckiej, nawet jeżeli Niemcy w wielu miejscach mijają się z prawdą i na przykład często swoje porażki nazywają eufemistycznie w różny sposób, to jednak można, śledząc ich dokumenty, dosyć klarownie budować obraz sytuacji taktycznej, natomiast analizując dokumenty Armii Czerwonej, to często ciężko zrozumieć, o co im chodzi, nawet czytając ich bezpośrednio dokumenty, bo to na poziomie operacyjnym mają bardzo klarowną sytuację, natomiast jeżeli schodzimy na poziom taktyczny, to właśnie bardzo mnie to interesowało, nawet już nie te tygrysy, ale dywizja Wiking utraciła kilka panter, które Rosjanie przejęli i uruchomili na własne potrzeby i potem zresztą tutaj w tym artykule mam takie zdjęcie, ono jest dziś na końcu. Tutaj jest takie zdjęcie, że żołnierze Armii Czerwonej, jeszcze kolejna strona i jeszcze kolejna. To są pantery, które zdobyli żołnierze Armii Czerwonej. To są żołnierze 62. Pułku Czołgów Ciężkich Gwardii. Posiadam dziennik działań bojowych tego pułku, ale przeczytałem cały ten dziennik i nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy właściwie doszło do tego zdarzenia. Mimo że dokumenty wszystkie są, a ich sprawa ich bardzo taka była, również ich propaganda bardzo na tym bazowała, a dokładnie opisać narrację z tym związane jest niezmiernie trudno. Tutaj jeszcze właśnie tych jakby strat, szczególnie po stronie radzieckiej, ja kiedyś przeglądając akta w archiwum w Dolnym Dworze Mazowieckim i to akta dotyczące relacji świadków tej bitwy pancernej, one były w dziale między 46 a 48 rokiem. Tam ciekawe takie zapiski się właśnie znajdują odnośnie w ogóle pomysłowości rosyjskiej. Tak? Była taka relacja pana, który ukrywał się na strychu na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Legionów i Wileńskiej, tam gdzie była szkoła jedynka, tak? On jako dziecko tam sobie był na tym strychu i
Rosyjskie żołnierki, fizybielki, były wysyłane w okolice Krusza i Chlebowa autobusami, tak? Były wysyłane przez chyba 3 dni, trzeciego dnia już nie wróciła żadna. Dojechał tylko jeden postrzał na autobus z powrotem, tak? Prawdopodobnie wszystkie poległy. Także używali chyba do osłony czołgów, bo po prostu kogo tylko mogli, tak? Wtedy. No i jeszcze mam takie pytanie, właśnie odnośnie tutaj, co Pan poruszył, no uzbrojenia radzieckiego, tak? Czy oni walczyli tylko swoim sprzętem, czy tak, czy Land-Lease, tak? Już wyjaśnię. Znaczy może najpierw wspomnę, jeśli chodzi o rosyjską przemysłowość, to ona jest rzeczywiście legendarna, a żołnierze radzieccy, Niemcy zwłaszcza mieli tego pełną świadomość, że żołnierzy radzieckich, jak już oni się gdzieś pojawili, to wyrzucić ich z jakiejś miejscowości, lasu czy czegokolwiek takiego było bardzo trudno, bo oni już mieli bardzo dużo różnego rodzaju broni maszynowej, potrafili się okopać, byli bardzo twardymi żołnierzami i generalnie rzecz biorąc ciężko się z nimi walczyło, co nie zmienia faktu, że straty mieli, kosztowało ich to określoną liczbę żołnierzy i te dywizje, które tutaj, czy brygady, które operowały w Polsce w 1944 roku, często miały tylko po 50% stanu. Czyli rzeczywiście zdarzało się tak często, że tych żołnierzy było mało, że brano żołnierzy z oddziałów tyłowych do walki. Nie przelewało się w Armii Czerwonej. To, że ona wygrała wojnę, to, że ona pobiła Wehrmacht, że ona przetoczyła się przez Polskę, to nie znaczy, że to było łatwe. Ten wysiłek był gigantyczny właściwie do tego wojny. A teraz już odpowiadając na Pańskie pytanie, to powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o park samochodowy, to 70% parku samochodowego była amerykańska. Jeśli chodzi o paliwo do samolotów, to połowa paliwa była amerykańska, 10% samolotów była amerykańska. I jeśli chodzi o sprzęt bojowy, to akurat tutaj pod Warszawą mamy taką nietypową sytuację, a właściwie pod Tłuszczem mamy taką nietypową sytuację, bo mamy tutaj 8 Korpus Pancerny Gwardii generała Popowa, on miał 3 brygady pancerne, w każdej brygadzie po 3 bataliony. W każdym, we wszystkich trzech brygadach czołgów, 2 bataliony to były na Shermanach, a trzeci był na czołgach T-34. Tak więc w ogóle druga armia pancerna, która podeszła tutaj pod Warszawę, w jej skład wchodził m.in. 8 Korpus Pancerny Gwardii, miała w tych trzech brygadach czołgi Sherman, dwóch z trzech batalionów, w pozostałych brygadach były czołgi T-34-85, ale tak jak powiedziałem, sprzęt samochody, ciężarówki, jeepy był amerykański. Do tego jeszcze w pułku motocyklowym były czołgi brytyjskie Valentine, a w jednym z pułków dział samobieżnych były amerykańskie niszczyciele czołgów M-10. Tak więc ta pomoc Lend-Lease i jakby wykorzystanie sprzętu zachodniego była bardzo duża. Gdyby podać kilka przykładów, 12 września 1944 roku w czasie już szturmu i walk nad Pragą, nad warszawską Pragą, poległ dowódca jednego z pułków myśliwskich radzieckich. No i zginął na samolocie P-39 Air Cobra, na amerykańskim samolocie. Ten samolot spadł na Pragę i tam ten oficer zginął. Tak więc ta pomoc, amerykańskie samoloty Cobra, Air Cobra z czerwonymi gwiazdami we wrześniu 1944 roku latały nad Warszawą. I to jest taki paradoks, że ta pomoc materiałowa w 1944 roku była duża i ona była tu bardzo odczuwalna. Tak więc wielu żołnierzy, no cóż można powiedzieć, sławna tuszonka, zresztą pisana cyrylicą. Tak, na puszkach jest tak, cyrylicą i ale made in USA, prawda, tak. Produkowana w San Francisco, tak samo jak guziki i buty dla Armii Czerwonej. Tak więc ta pomoc materiałowa była bardzo duża, po wojnie oczywiście w Związku Radzieckim nie chciano się tym specjalnie chwalić. No bo przecież musiała obowiązywać narracja, że Związek Radziecki wygrał wojnę sam. A w rzeczywistości no, wcale tak nie było. I zresztą nawet we wspomnieniach żołnierzy niemieckich jest coś takiego. Mi na przykład utkwiła taka relacja niemieckiego żołnierza, akurat który walczył w Ardenach parę miesięcy później, w grudniu 1944 roku. On tam walczy z armią amerykańską, zdobywa amerykański transporter, a potem w 1945 roku przerzucają go na front wschodni pod Kostrzynem, on tak wspomina, no i znowu te amerykańskie transportery zdobywa, tylko już teraz na Rosjanach, to jest mniej więcej coś takiego. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie walk w samym Wołominie, bo również w tych aktach z lat 40. dotyczących tych relacji świadków, którzy nie zostali wysiedleni z Wołomina i widzieli te walki, znajduje się taka prośba
chyba od wczesnego burmistrza miasta do komisarza wojskowego radzieckiego o przepchnięcie wraków pojazdów pancernych rosyjskich zalegających w mieście, bo tam to ujęte, że w całym mieście utrudnia to komunikację. Więc w jakiej skali była ta walka w Wołominie? W samym mieście, tak? No, no, czasem przy jakichś tam pracach drogowych gdzieś no, trafia się na te pozostałości wanny tych radzieckich czołgów i tak dalej. Tak, bo w górze Wołominie przejeździć chyba też. Ale jak to się ma, jak to się odnosi do realiów, tak? Znaczy samej, jeżeli tylko samą substancję miejską potraktować, czyli samą zabudowę ścisłą Wołomina, tak, która w końcu nie była aż taka wielka w roku 45, no to tam w samym mieście było tych pojazdów porzuconych kilkanaście. Natomiast jeżeli potraktować to trochę szerzej, Ossów, Radzymin, czyli jakby zbudować ten obszar troszeczkę większy, fragment poligonu artyleryjskiego, czyli no to mamy tam w sumie 114 rosyjskich czołgów, więc to jest dużo, to jest bardzo dużo. To jest generalnie rzecz biorąc w jednym miejscu porzucone na terenie zajętym przez Niemców 114 czołgów, to jest bardzo dużo, jak na rok 45, bo to są bardzo duże straty z punktu widzenia armii, która wygrywa wojnę, czyli która prowadzi natarcie. No tak więc rzeczywiście, o ile się orientowałem, to jeszcze kilka lat temu fragment czołgu T-34 został w Wołominie wykopany na jakiejś ulicy, więc... Przy przejeździe kolejowym, tak, tak, dokładnie, więc to rozumiem, że mogły utrudniać. Mogły utrudniać, tym bardziej, że to były czołgi już stosunkowo duże, T-34-85, a więc pojazdy, często mówimy o konstrukcjach już 30, blisko 30-tonowych, więc to miejscowa ludność bez ciężkiego sprzętu nie mogła tego uprzątać. A kilkanaście pojazdów w samym mieście i 114 w okolicach, w sumie łącznie. Ja chciałem się zapytać o powstanie warszawskie i o taką jedną rzecz. Wiem, że jakieś oddziały węgierskie były przez Niemców sprowadzone do powstania warszawskiego do pacyfikacji, prawda? Co nie dało egzaminu kompletnie, ponieważ Węgrzy pomagali AK-owcom. Chciałem się zapytać o taką rzecz, że były rozmowy podobno, żeby, bo bardzo wielu Węgrów chciało przejść w ogóle na stronę Polski i walczyć razem z nimi przeciwko Niemcom. I te rozmowy były prowadzone i sprawy na niczym. Chciałem wszyscy dowiedzieć, jaka byłaby siła, jeżeli chodzi o przejście Węgrów na naszą stronę. Bo tutaj... wiemy, że są cmentarze, prawda, węgierskie, jakichś oddziałów, czy na pojedynczym żołnierzy, którzy walczyli po naszej stronie. Znaczy, może odpowiadając od razu na pytanie, a potem jakby rozszerzając wątek, to ta siła niestety wojsk węgierskich była słabna. To znaczy, to były... Zaopatrzenie to jedna sprawa, ale oni mieli stosunkowo mało oddziałów, stosunkowo mało broni maszynowej. To były jednak wojska drugiej kategorii, bo to były jednostki pacyfikacyjno-okupacyjne. Specjalnie to były tak zwane dywizje rezerwowe. To była 5. Dywizja Rezerwowa, 23. Dywizja i 12. Dywizja Rezerwowa. One były częścią drugiego korpusu węgierskiego, też rezerwowego. I one generalnie rzecz biorąc miały niską wartość bojową, co wynikało nie z dlatego, że żołnierze chcieli lub nie chcieli się bić, ponieważ była to również pierwsza dywizja huzarów węgierska, jednostka dosyć bitna i ta jednostka huzarów walczyła na przykład w okolicach Wołomina przeciwko Armii Czerwonej we wrześniu 1944 roku, ponosząc nawet dosyć duże straty. Zapraszam, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, do Osowa, tam do miejscowego ośrodka, gdzie kultywującą pamięć przede wszystkim bitwy roku 1920, ale tam ostatnio nawet ukazała się książka o walkach żołnierzy węgierskich w Wołominie i w Ossowie w 1944 roku, tejże dywizji huzarów. Ale ta dywizja huzarów była po tej stronie Wisły. Jeśli chodzi o powstanie, to Węgrzy nie byli bezpośrednio do pacyfikacji powstania skierowani, tylko oni byli skierowani jako kordon, tak zwany kordon sanitarny. Oni okalali Warszawę dookoła i ich zadaniem było nie dopuścić do tego, aby oddziały partyzanckie, oddziały Armii Krajowej z innych obszarów maszerowały na pomoc miastu. No i Niemcy szybko musieli ich wycofać, bo stwierdzili, że oni wcale tych powstańców nie zatrzymują, tylko normalnie ci przychodzą do Warszawy, więc trzeba było te wojska ściągać. Rzeczywiście te rozmowy były prowadzone, one spełzły na niczym, dlatego że Węgrzy oczekiwali, że dostaną prawa kombatanckie wojsk alianckich. To była decyzja polityczna znacznie przekraczająca możliwości i prerogatywy kogokolwiek w Warszawie czy w ogóle w Armii Krajowej. No i takich, nie, siłą rzeczy takich gwarancji nie dostali. A skoro ich nie dostali, no to pozostali przy wojskach niemieckich. Natomiast gdyby oni się zbuntowali, to ta pomoc, to by pomogło oczywiście powstaniu, ale na krótką metę, dlatego że no Niemcy zgnietli do opór tych oddziałów. Druga sprawa, że wielu tych żołnierzy nie chciałaby wcale walczyć przeciwko Niemcom.
Oni chętnie by zaprzestali toczenia walki, ale to byli często żołnierze, którzy mieli za sobą 2-3 lata wspólnych działań kombatanckich z Niemcami. I to nie jest tak, że tak łatwo można przejść na drugą stronę, aczkolwiek przypadek Rumunów pokazał, że można. Niemniej, no siła bojowa nie była ich duża. Oni mieli pojedyncze dywizjony artylerii, mieli mało broni maszynowej, nie mieli broni pancernej. To nie były jednostki, które mogłyby przychylić szale. Mogłyby spowodować dosyć duży ferment, no ale to ja mówię, jest akcja i jest reakcja. To, że Armia Czerwona w pewnym momencie przestała nacierać na Warszawę i zostawiła powstanie samemu sobie, spowodowało, że Niemcy nie wysłali do pacyfikacji powstania żadnych poważnych w sensie wojskowo sił, tylko wysłali różnego rodzaju zbieraniny SS-mańsko-policyjne, które potrafiły tylko pacyfikować, a nie potrafiły się naprawdę bić. Gdyby Armia Czerwona nacierała, no to wtedy bardziej regularne wojsko przyszłoby do Warszawy i to powstanie warszawskie mogłoby upaść szybciej. Tak samo byłoby tutaj. Gdyby Węgrzy przeszli na naszą stronę, to prawdopodobnie pewne obszary miasta udałoby się na jakiś czas opanować, ale reakcja niemiecka byłaby wtedy znacznie bardziej gwałtowna również przeciwko tym Węgrom i to by specjalnie nie zmieniło sytuacji. Zwłaszcza jeżeli cały czas Armia Czerwona by nic z tym nie robiła. Ale to nie miało na przykład dla Armii żadnego znaczenia? Nie, że ale... Na przykład Węgrzy się ruszyli, żeby na przykład nam pomóc, tak? Gdyby Aliaci zobaczyli, że coś się jednak wydarzyło, prawda? Potem Francuzom w powstaniu, ile francuskie powstanie trwało? No, ile, prawda? Tydzień właściwie. Dokładnie. Znaczy generalnie rzecz biorąc, problem polegał na tym, że strefa wpływów powodowała, że Polska była w strefie radzieckiej. Była w strefie radzieckiej i jakby tutaj była radziecka strefa operacyjna i Alianci Zachodni nie ingerowali w to. A Węgry były sojusznikiem Hitlera, który tak jak inne elementy po prostu musiał się poddać albo rozpocząć rozmowy pokojowe. No Węgrzy w tym czasie rzeczywiście mocno kombinowali. Regent Horthy, który rządził wówczas na Węgrzech, szukał dróg porozumienia z aliantami i szukał jakby możliwości przejścia na drugą stronę. No ale generalnie nie było woli politycznej w obozie aliantów negocjować. Alianci, wielka koalicja Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego czuła się już na tyle silna, że podzieliła swoje strefy wpływów i każdy miał jakby swoje. Węgry miały być w strefie radzieckiej, chociaż Anglicy również zgłaszali jakby akces, że oni również chcą partycypować jakby kontroli Węgier, no ale nie miało to większego znaczenia w praktyce, więc taka wolta Węgrów raz, że nie skończyłaby się dla Węgrów raczej źle, w tym sensie, że oni by się tylko zbuntowali, ale nie zbuntowałyby się centrala, to nie było, państwo by jeszcze wtedy nie przechodziło na bo to był wrzesień, więc jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby Węgrzy zamierzali przejść, oni dopiero w październiku 1944 roku, kiedy Armia Czerwona już podeszła pod ich granicę, podjęli próbę jakby przejścia na stronę aliancką, co się skończyło dla nich o tyle źle, że Regent Horthy został aresztowany, Niemcy przybyli na miejsce i naziści węgierscy przejęli władzę na Węgrzech i armia w większości pozostała wierna dotychczasowemu sojusznikowi. Czy była prawda, że prezydent Węgier zabronił Niemcom korzystania z ich linii kolejowych, jeżeli chodzi o inwazję na Polskę? Znaczy Regent Horthy wtedy powiedział, że jak oni ruszą, to wtedy że zaminowali faktycznie całe tory kolejowe? Torów nie minowali, natomiast faktem jest, że rząd węgierski w roku 1939 był w bardzo dobrych relacjach z państwem polskim i że Węgrzy oparli się wówczas wszelkim naciskom niemieckim na to, aby wykorzystać obszar Węgier na rozwinięcie wojsk, bo ówczesne Węgry graniczyły z Rzeczpospolitą Rusią Zakarpacką, którą Węgrzy zajęli w marcu 1939 roku i generalnie teoretycznie Niemcy mogliby wykorzystać ten obszar do ataku od tyłu. W niewielkim zakresie oczywiście, bo to są góry, ale jednak na państwo polskie Węgrzy tutaj odmówili. To taka może dygresja odnośnie, Węgry nie miały prezydenta, premiera, miały regenta. Regenta, czyli osobę, która pełni funkcję głowy państwa pod nieobecność króla. Co ciekawe, regentem był admirał Horthy, były dowódca floty austro-węgierskiej, w związku z czym było to państwo, które nie miało króla, ale miało regenta i miało admirała, chociaż nie miało dostępu do morza. Czy jeszcze jakieś pytania? Obecną sytuację w Europie. To wykracza już poza te tematykę. To w Donbasie? Tak. To już wykracza poza tematykę naszego spotkania. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, to zbliżamy się właściwie do konsensusu, nie?
Na szczęście wielu akcentów, które obserwowaliśmy 70 czy 75 lat temu, na szczęście dzisiaj nie widać. Znaczy, tak jak pamiętam, załóżmy naokoło to takie rolkę taką prowadzące są tym silnicy, czy to jest od dzieła samobieżnego, czy to jest od radzieckiego sprzętu, amerykańskiego czy niemieckiego, można to zidentyfikować, czy po fragmencie jakiegoś złożmy pancerze, nie? Zapewniam pana, że absolutnie tak. I zapewniam pana, że w Polsce jest może nie wielka, ale jednak całkiem pokaźna grupa miłośników oręża, którzy z taką identyfikacją nie mieliby żadnego problemu. Ja sam pamiętam już ponad 10 lat temu, kiedy napisałem artykuł o wyzwalaniu Lublina w 1944 roku, to między innymi zilustrowałem ten artykuł zdjęciem czołgu Sherman, trafionego i pozostawionego przez Armię Czerwoną na rynku w Lublinie. I pamiętam wówczas w internecie rozgorzała dyskusja na podstawie tego zdjęcia, czy ten czołg ma amerykańską, czy kanadyjską wersję gąsienicy do Shermana. Tak więc zapewniam pana, że nie ma żadnego problemu, żeby to ustalić. Oczywiście, jeżeli bywa tak, że niektóre pojazdy, jak na przykład działa samobieżne, takie jak Su-85, były budowane na bazie czołgu T-34 i gąsienice i koła mają takie same. Więc z stuprocentową pewnością nie można powiedzieć, że to było od tego, ale różni się taka gąsienica w sposób fundamentalny od niemieckiej, amerykańskiej czy węgierskiej. To nie jest gąsienica, to jest fragment tej rolki, tak, bo te dwa koła, te zębaty ciągnące, a potem to są rolki, które podtrzymują gąsienicę. To jest pewne ogniwo gąsienicy, że to jest ogniwo gąsienicy. Nie, to jest ta rolka. Rolka prowadząca. Te rolki jezdne, które są na gąsienicy. No to tym łatwiej, to jeszcze łatwiej jak gąsienicę. Można to wrzucić, jeżeli jakaś jest potrzeba identyfikacji, to tego typu rzeczy... No to ja to tam oczyściłem, to odskrobałem, ale nic na żadnej symboli nie ma. No często na takich elementach nie będzie rzeczywiście. Po wymiarach ustawić. Po wymiarach, ale też po kształcie, bo to jeżeli to jest część, która w miarę dobrze się zachowała, to naprawdę można. Naprawdę można, zapewniam pana, że drobnych elementach, a to jest druga wojna, to jest banalne. Ja z wykształcenia jako archeolog muszę panu powiedzieć, że znacznie starsze rzeczy możemy domyślić się lub określić, co to jest, a to dopiero takie nowe rzeczy jak 70-letnie. To powiem taką ciekawostkę, że uznali w Unii czołg T-34, a ma powstać to... FT-7. Tak, FT-7, dokładnie. No i tam jest problem z dokumentacją i tak dalej. I został zamieszczony link i można coś ściągnąć dokumentację techniczną tego czołgu. Dokumentację techniczną można zrobić. Czołg wykonać nie jest ale do rekonstrukcji, tylko na pomnik to starczy. Znaczy, jeśli chodzi o czołgi Renault FT, bo Renault FT, mówimy, czyli z roku 1920, to jak pan Hoffman kręcił Bitwę Warszawską, to specjalnie na potrzeby tego filmu nawet zostały wykonane dwie jeżdżące repliki tego czołgu. Tak więc już dwie są na pewno, a być może zaraz ktoś będzie budował trzecią, bo jest grupa entuzjastów, która buduje różnego rodzaju raz lepsze, raz gorsze repliki pojazdów pancernych. W Litwie Warszawskiej po raz pierwszy na ziemiach polskich użyto czołgów, prawda? Na ziemiach współczesnej Polski, w sensie tak można powiedzieć, że tak. Myśmy używali czołgów już wcześniej, bo w roku 1919 na Białorusi, na dzisiejszej Białorusi. Natomiast na terenach dzisiejszej Polski rzeczywiście jakby tutaj to użycie tych czołgów, no mieszkańcy Łomży nie byliby zachwyceni jak z tej odpowiedzi, bo jednak w lipcu już w Łomży walczyły. Nasze oczywiście polskie czołgi. Ja przepraszam bardzo, ja chciałbym tylko, wie pan co, bo mój ojciec pochodził z Kresów Wschodnich, nie? No i tam był 6 baum pancerny lwowski, czy coś może pan mi przywiedzić z tego? To znaczy, jeśli chodzi o bataliony pancerne okresu międzywojnia, bo o to pan pyta, to w miastach, no Lwów jako miasto wojewódzkie, był jednocześnie siedzibą... Wiem, że do Kutna w czasie okupacji to oni tam dofrunęli chłopaki, ale później... No każdy Lwów to było... W okresie międzywojennym Lwów był, mówiło się, że najbardziej polskim miastem, miastem symbolem. Tak jak my dzisiaj rozpatrujemy naszą historię z punktu widzenia na przykład Warszawy, powstania warszawskiego, tej świadomości historycznej. To są Solinery. Tak w okresie międzywojennym takim symbolem polskości było właśnie miasto Lwów. Mówiono o nim miasto bohater. Ale to taka dygresja i generalnie rzecz biorąc było ono wyższym dowództwem, mieściło się tam również dowództwo okręgu wojskowego, no i różnego rodzaju jednostki. Niedaleko, bo też relatywnie niedaleko w Przemyślu, we Lwowie mieliśmy różnego rodzaju formacje.
No i myśmy w okresie międzywojennym mieliśmy tak zwane bataliony pancerne. To były jednostki, które na czas wojny wystawiały różne pododdziały. Pododdziały pancerne albo pododdziały motorowe, jak to się wówczas mówiło. No i takich jednostek mieliśmy kilkanaście. No i między innymi mieliśmy szósty batalion. No można powiedzieć BAO. Wtedy mówiło się BAO, można powiedzieć. No, w gruncie rzeczy można powiedzieć, że, bo to rozumiem, że pański ojciec, tak? Czy tak, pański tak. Ojciec, no to można powiedzieć, że w okresie międzywojennym pański ojciec... 16 rocznik, a później kacapi mu wpisali urodzony ZSSR. Wie pan, o co chodzi? Tak, oczywiście, doskonale wiem. To i tak dobrze, że miał możliwość podwoju, bo niektórzy to takie co wpisali, to już musieli tam zostać. Ale generalnie rzecz można powiedzieć w kategoriach anegdotycznych, że pański ojciec przed wojną należał do technicznej elity Wojska Polskiego, dlatego że stopień, liczba żołnierzy, która służyła w jednostkach motorowych i pancernych w Wojsku Polskim w roku 1939 w wymiarze statystycznym, to było 2,2%. Powiem panu tak, że Porawiczu dostał podporucznika. Jak siedział już, to dostał podporucznika z Londynu. Rozumiem. No ale no, to, że tak powiem, pański ojciec musiał być przed wojną osobą bardzo dobrze wykształconą. Nie. Bo... Nie, 8 klas szkoły podstawowej. W międzyczasie, w czasie wojny, kiedy w Armii Krajowej, czyli był dobrym organizatorem i potrafił ludzi sobie dobrać. Rozumie pan, o czym mówię? Tak, rozumiem. Tylko dobór do baonu zmotoryzowanego, no to... Do ochotnika poszedł. A, na ochotnika. To się nauczył w wojsku. W 1935 roku poszedł na ochotnika. To się nauczył, bo generalnie rzecz biorąc były takie garnizony, gdzie w całym garnizonie na 15 tysięcy żołnierzy żaden prawo jazdy nie miał u nas jeszcze przed wojną. A w Baona generalnie mnóstwo było takich, co mieli prawo jazdy. Powiem panu tak, że ojciec był tak niski, że jeszcze musiał sobie kluczy do samochodu. No, teraz nie pamiętam jakiej marki, ale coś francuskiego chyba było. To musiał sobie kluczy takie stopki mieć wyższe. Bo nie dało się jeździć, no kurde, musiał sięgać. 1,55 m. A mały żołnierz jest idealny na czołgizmę. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań... Jeszcze ja mam. Tak? To proszę. Bo tutaj pan zapytał o identyfikację koła napinającego. Kolega znalazł pod kockiem zamek od Wisa. Można odczytać numer. Odczytuję ten numer. Mam pytanie, czy jest możliwość sprawdzenia, do kogo należał? No bo tam się rozformowywała To byłoby już trudne. To znaczy, powiem tak, nigdy się tym nie zajmowałem, aczkolwiek głowy bym nie dał, być może z Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie znajduje się jakiś dokument, gdzie jest napisane, komu wydano jakiś broń. Znaczy oni w okresie międzywojennym oficerowie i podoficerowie, którzy byli wyposażeni, sami je kupowali, tak, prawda? Tak, ale były bardzo drogie. Tak, więc być może w dokumentacji fabryki broni zachowała się jakaś notatka, komu sprzedano broń o tym konkretnym numerze. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, aczkolwiek sam nigdy nie prowadziłem badań na tym kierunku, aczkolwiek zajmując się na przykład bronią pancerną, no to mogę powiedzieć, że zachowały się w Centralnym Archiwum Wojskowym różnego rodzaju bardzo czasami śmieszne dokumenty, właśnie numery rejestracyjne, jaki samochód, jaki miał numer rejestracyjny, albo jakiego dnia, jaki pojazd wyjeżdżał z jakiego garnizonu, więc bywa czasami naprawdę ta dokumentacja to już tak niszowa i nietypowa, że kto wie, może gdzieś znajduje się dokument. Proszę pana, czy jest taka możliwość, że po prostu jak Ubek z ojcu zabrał broń, czy ja mogę do tego dotrzeć? Myślę, że tak, ale pan już zapytał o kwestie powojenne. Tylko fakt. Znaczy, być może tak. Jest, myślę, że w tym wypadku kierowałbym do IPN-u. Tak, to zależy też, w którym roku. Przy czym każdy ma swoją specjalizację. Ja mam specjalizację drugowojenną. Okres już powojenny nie należy do mojej specjalizacji, natomiast IPN... To był kiedy fabryk krajowy, to już później, a później konspiracja na Dolnym Śląsku. Myślę, że jak poda pan swoje nazwisko w IPN-ie... A później pan mówi o winie. W IPN-ie, myślę, że w IPN-ie może pan takie badania rodzinne robić. Jeżeli na przykład szuka pan historii, próbuje pan otworzyć historię rodziny, historię ojca, to IPN powinien... No powiem tak, jestem rocznik 58, żeby pana tutaj nie... Wie pan, żeby pan nie myślał sobie jakoś już inaczej o mnie. To powiem panu, że ojciec był rocznik 1916. Jest w internecie. A ja jestem rocznik 58. Miał 42 lata i się ożenił. Przesiedział kurde swoje. A w międzyczasie jeszcze musiał nielegalnie opuścić granicę wschodnią, bo inaczej tylko kacapi go wywiezi, wie pan gdzie. Tak. O czym będziemy mówić? Tak, to...
Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Ja tylko mam nadzieję, że jakby ktoś był zainteresowany przeczytaniem tego artykułu, to mam nadzieję, że tutaj w wersji elektronicznej jako PDF zostanie on udostępniony dla osób zainteresowanych. W internecie artykułu proszę nie zamieszczać, natomiast każdemu zainteresowanemu proszę taką wersję elektroniczną. Dobrze, więc podsumowując, to było pierwsze spotkanie z cyklu Tłuszczańskiego Klubu Historycznego. Myślę, że takie spotkania będziemy organizować przynajmniej minimum raz w miesiącu. Naszym pierwszym gościem był Norbert Bączyk, wybitny znawca wojskowości, publicysta, autor książek. Oczywiście chciałbym podziękować burmistrzowi Tłuszcza, który objął patronatem to spotkanie. To miejsce to jest Klub PIK, ośrodka pomocy prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej, także pracownikom, także dziękuję za to, że udostępnili nam to wspaniałe miejsce i przygotowaliśmy na koniec w ramach podzięki dla pana Norberta kilka gratisów związanych z naszym miastem, z historią naszego miasta, książkę wydaną z okazji 150-lecia magistrali kolei naszej tłuszczańskiej. Zdjęcia z miejscowością, otwarcie linii kolejowej. Kierunku Legionowa. I film Sierpa, który popularno powstał pierwszego czasopisma w języku polskim. Fantastyczne. Interesuję się koleją, więc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tutaj cieszę się w ogóle, że jakby frekwencja dopisała i zachęcam do kolejnych spotkań z kolejnymi jakby zapraszanymi gośćmi. Bo moim zdaniem naprawdę warto kultywować takie lokalne tradycje historyczne. Często tacy tak zwani lokalni padacze stanowią doskonałe uzupełnienie i olbrzymią pomoc dla historyków, czy dla badaczy, czy z innych dziedzin, którzy zajmują się jakąś dziedziną. I myślę, że każdy poważny historyk szanuje właśnie takich lokalnych działaczy, bo oni są często bardzo cenną kopalnią wiedzy na określony temat. Mają, może nie interesują się jakimś szerokim zagadnieniem, ale w tych swoich takich małych zagadnieniach są naprawdę najlepszymi specjalistami. Tak więc mam nadzieję, że te spotkania będą się rozwijały i będzie miał pan coraz szersze. Zapraszam wszystkich na następne. Proszę szukać na stronach internetowych gminy, a także na plakatach w mieście. Dziękuję. Jesteśmy otwarci na propozycje, tematyki i tak dalej, także...